Nazywam się Ewa Polak i dzisiaj poprowadzę Cię w medytacji, po którą możesz sięgnąć zawsze wtedy, kiedy poczujesz w sobie przytłaczającą pustkę, samotność lub poczucie zagubienia. Kiedy odnajdziesz się w momencie, gdy widzisz, że żyjesz ostatnio dosyć szybko, być może powierzchownie, to również będzie dobra medytacja, by zanurzyć się w siebie i wzmocnić Twoje silne centrum. Upewnij się, że znajdujesz się w dobrym miejscu, czyli wygodnym, bez kogokolwiek, kto miałby intencje Ci przeszkodzić. Nie musisz siedzieć, nie musisz przyjmować żadnej szczególnej niewygodnej pozy. To, do czego Cię zachęcam, to do swobody, wygody. Ty najlepiej wiesz, w jakiej pozycji dzisiaj dobrze czuje się Twoje ciało i czego ono potrzebuje. A więc zamknijmy oczy. Dajmy sobie chwilę na uspokojenie, a w tym najbardziej pomaga wzięcie głębokiego wdechu przez nos. Tak jakby strumień powietrza wędrował pod pępek. Spróbuj wydychać powietrze ustami lub nosem, a każdy kolejny wdech ważne, aby był brany przez nos. Pomyśl o tym, że wdychasz powietrze tak, jakbyś wąchał zapach ciasta w Twoim mieszkaniu. A wydech, jak gdybyś zdmuchiwał opary, parę czegoś, co się gotowało, piekło. I jeszcze raz wdech i wydech, jakbyś rozganiał parę i chmury, tak by móc zobaczyć to ciasto, które stoi na piekarniku. Jeszcze jeden wdech. I długi wydech. Przy kolejnym wdechu i wydechu wydłuż wydech. Przy kolejnym wydechu spróbuj puścić. Przy kolejnym wdechu i wydechu oddaj swój ciężar temu, co cię trzyma. Przy kolejnym wdechu i wydechu zauważ, że grunt ma tą moc, by utrzymać Ciebie. Byś oddał cały ciężar swojego ciała i wciąż mógł czuć się bezpiecznie. Wyobraź sobie, że wszystko, co Cię otacza, staje się odległe. Rozmazuje się, oddala, traci znaczenie. Wszystko wokoło Ciebie jest coraz dalej. Staje się coraz bardziej obojętne. A Ty jesteś w całości sam ze sobą. Przy kolejnym wdechu i wydechu poszukaj swobody w swoich ramionach. Spróbuj stać się w tym momencie pusty. Do niektórych przemówi to słowo, do innych przemówi wyobrażenie
przestrzeni w Twoim ciele. Pozwól wszystkiemu w Tobie być. Wyobraź sobie pustkę lub wyobraź sobie więcej przestrzeni, swobody. Być może zauważysz, że pojawiają się w Tobie obrazy. Nic nie musisz z nimi robić. Te obrazy to mogą być wspomnienia, myśli, być może flashbacki, fantazje. Zauważ, że są, to okej. Pozwól im przesuwać się tak jakby na taśmie filmowej. Trochę tak jakby odjeżdżające wagoniki w każdym kolejnym zabierały to, co się pojawia. One są teraz całkowicie obojętne, ale zawsze będą się pojawiać z większą lub mniejszą częstotliwością. Tak to już jest. Możesz je odkładać również na tą taśmę, która się przesuwa jak film, i pozwalać im przewijać się przed Tobą. Jedyne, co robisz, to pozostawanie w takim położeniu. Możesz zauważyć, czy jest to dla Ciebie irytujące, wygodne, niewygodne. I sama ta obserwacja ma głębokie znaczenie. Pozwalaj wszystkiemu, co się pojawia, być, bez oceniania tego. Bez oceniania, czy powinno, czy nie. Wszystko jest tak, jak należy. Jedyne, co powinno być wyraźniejsze, to Twoja świadomość tego przy jednoczesnym, głębokim, spokojnym wdechu i wydechu. Spróbuj stać się pusty i coraz bardziej pusty i wytrzymać tę pustkę. Pozwolić jej stać się wielką. Innymi słowy, poszukaj swobody i przestrzeni na swobodę. Wytrzymaj tą przestrzeń i spróbuj ją poszerzyć. Tak jakby luźniej robiło się między Twoimi komórkami w ciele. Ale być może też i luźniej w umyśle. W tej przestrzeni, w tej pustce prawdopodobnie jest zupełnie ciemno. Przed oczami czarno. Być może nie widzisz nic więcej, a może wciąż jeszcze pojawiają się jakieś spontaniczne obrazy wyobrażenia. Jeżeli tak, to po prostu po raz kolejny kładź się na tej taśmie, która się przesuwa i je zabiera. Zwróć uwagę jeszcze raz na świadomy wdech nosem i być może swobodniejszy, nieśpieszny, dłuższy wydech. Stajesz się coraz spokojniejszy i zauważasz więcej przestrzeni w Twoim ciele. Wyobraź sobie, że przed Tobą, w Tobie jest coraz ciemniej. Spróbuj wyobrazić sobie, że jest zupełnie ciemno, czarno. Najczęściej w tym momencie już nic nie widzisz. Wyobraź sobie, że ta ciemność, czerń staje się jeszcze bardziej intensywna, wszechogarniająca. Być może ten koloryt symbolicznie ilustruje samotność, pustkę, coś, co trudno wytrzymać. Spróbuj to wytrzymać. Czy możesz? Czy możesz tak zostać w tej pustce, w tej ciemności? W tym ćwiczeniu jesteś bezpieczny, w tej medytacji ty tym zarządzasz, więc pozwól sobie doświadczyć, czym możesz to wytrzymać. To bardzo ważne, bo zobaczysz, że nic ci to nie zrobi.
że możesz to eksplorować troszkę na swoich warunkach. A teraz, kiedy tak długo wpatrujesz się w tę ciemność, przeogarniającą, intensywną, gęstą, odkrywasz gdzieś daleko, na tle twoich powiek, malutkie, niczym oczko od igły, laserowe, małe światełko w oddali. Ono ma kolor złoty, ciepły i zaczyna pulsować. Nie mryga ostro ani drażniąco, tylko pulsuje. Jest ciepłe i bardzo małe, ale powoli zbliża się do ciebie. Jest okrągłe, pochodzi niczym z wnętrza i jakby w ciebie wrasta. Zauważasz, że to samo światełko, taki sam punkt znajduje się gdzieś pomiędzy twoimi dolnymi żebrami, gdzieś w miejscu, o którym mówi się, że jest to splot słoneczny, żołądek, silne centrum, środek ciebie. Wyobraź sobie teraz te dwa punkty w tobie i to w oddali. One są jakby bliźniacze. Te światełka są jakby jednym, a być może odbijają się jakby w lustrze. Rozpoznają się i korespondują ze sobą. Pojawia się między nimi przyciąganie. Nawet jeśli w tym czasie ciągle pojawiają się obrazy lub się zmieniają, pozwól im odpływać. Cały czas zaglądaj tam, skąd pochodzi światło. No właśnie. A co to za światło przebija przez tą dziurkę, przez ten punkt? Czy ono się zaczyna w tobie? Czy ono się zaczyna gdzieś tam, w oddali, w innych przestworzach, w kosmosie, gdzieś w świecie? Czym ono jest? Jak ty to czujesz? Jak ty to widzisz? Weź głęboki wdech nosem i swobodny, długi wydech. Spróbuj skoncentrować się na tym świetle. Zauważ, jak staje się ono jaśniejsze. Zauważ, jak jaśnieje w tobie. Jak pulsuje i się powiększa. I cały czas jest tak samo przyjazne, ciepłe, miękkie, dobre, przyjazne. Staje się jasne jak słońce. Właściwie zauważasz, że już nie ma dwóch punktów. One spotkały się w tobie i świecą przez ciebie. Oświetlają twój tułów, twoje biodra, nogi, serce, gardło. Czujesz, jak promienie tego światła wydostają się przez twoje palce i świecą przez paznokcie. Pomyśl, że to światło wydostaje się również przez twoje nozdrza, uszy i świeci przez oczy. Tak, że gdybyś otworzył swoje oczy, zaczęłoby oświetlać również wszystko to, na co spojrzysz. To światło promieniuje w tobie, prześwietla cię od wewnątrz, ogrzewa. Jest jak piec. Zauważasz, że w tobie jest zupełnie jasno i to dzięki świetle, do którego zawsze masz dostęp. Bo wytrzymując ciemność i mrok, znajdując
w nim komfort. Możesz nawiązać kontakt z tym światłem i zarządzić nim, otworzyć się na nie. Patrz teraz na to światło, a jednocześnie zauważ, że ty patrzysz tym światłem, ponieważ ono prześwietla i świeci przez twoje oczy. Światło jest całkiem w twoim wnętrzu. Jesteś w pełni światłem. Tym światłem jestem ja, pomyśl. Tak, ty, każdy z was. Nosisz je w sobie, patrzysz na to światło, które w sobie nosisz. I możesz patrzeć tym światłem na innych. Ono zawsze jest w tobie, nawet kiedy go nie widzisz. Promieniuje i grzeje twoje serce, twój brzuch. Możesz zawsze, zwracając strumień świadomości na jego istnienie, połączyć się z nim, doświadczyć go i wzmocnić, zintensyfikować. To, co widzisz, jest zawsze dobre. Należy do ciebie. To twoja rzeczywistość. Możesz patrzeć na nią jasnym światłem. Przenikać. Tak długo, jak ci się to podoba. Tak długo, jak ci to służy. I tak długo, jak czujesz się z tym bezpiecznie. Przyjmuj to. Kontempluj. Pozwalaj temu oddziaływać na siebie i na twoje otoczenie. Weź teraz kilka głębokich wdechów i możliwie coraz dłuższych, swobodnych wdechów. Pomyśl sobie jeszcze raz. Mam w sobie światło, do którego zawsze mam dostęp. I powiedz sam do siebie: kocham cię.